Chwała Bogu, poprowadź mnie teraz, Duchu Święty, bo chcę przekazać, Panie, to, tak jak Ty to chcesz, Panie, i dla chwały Twojej, aby to Słowo, Panie, pracowało w nas i aby to Słowo, Panie, wykonało Twoją wolę, Panie, w imieniu Jezusa. Amen. Więc chciałbym dzisiaj mówić na temat służby ewangelisty. I też właśnie chciałbym rozpocząć od tego wersetu z 4 rozdziału, 11 werset listu do Efezjan. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, innych nauczycielami. Więc chcę się skupić dzisiaj na służbie ewangelisty. Co oznacza słowo ewangelista? Oznacza posłańca, który przynosi dobre wieści, Ewangelię. Ewangelista jest to człowiek, który głosi jednej osobie lub staje przed tłumami i przekonuje je, aby przyjęły zbawienie. Ewangelista ma towarzyskie usposobienie, lubi spotykać się z ludźmi i opowiadać im o Jezusie. Posiada ogromne pragnienie, aby głosić zagubionym Ewangelię. Jego pasją jest zdobywanie dusz dla Bożego Królestwa. Podróżuje, aby zdobyć zagubionych. Chodzi w miejsca skupisk ludzi, aby świadczyć o Jezusie. Jak też uczy innych, co mają robić, aby być efektownymi ewangelistami. Rozdaje również traktaty i używa każdego możliwego sposobu, aby zdobyć ludzi dla Jezusa. I teraz słowo ewangelista jest użyte tylko 3 razy w Nowym Testamencie. I chcę tu przeczytać werset z Dziejów Apostolskich 21, rozdział 21, 8 werset. I tam jest napisane, że wyruszywszy zaś nazajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu ewangelisty Filipa, który był jednym z 7 i zatrzymaliśmy się u niego. I kochani, Filip był diakonem zboru w Jerozolimie, ale też Pan używał go także w charakterze ewangelisty. Dalej czytamy w 2 liście Tymoteusza, Pawła do Tymoteusza 4:5, kiedy Paweł mówi do Tymoteusza, ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. I wiemy, że Tymoteusz był pastorem i nauczycielem, ale też pouczył go Paweł, aby wykonywał pracę ewangelisty. Więc największym zadaniem ewangelisty jest zdobywanie zagubionych dla Ewangelii i mobilizowanie innych, aby głosili Ewangelię. I wszyscy z pewnością czytaliśmy nieraz ten fragment z Ewangelii Marka, 16 rozdział, od 15 do 18 wersetu, kiedy Pan Jezus mówi i rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Kochani, ewangeliści mają bardzo duże znaczenie dla wzrostu ciała Chrystusa. Kościół miejscowy, który nie zachęca do głoszenia Ewangelii, przestaje wzrastać. I każdy więc miejscowy zbór powinien znaleźć ewangelistę, który zmobilizuje innych do głoszenia Ewangelii. Ewangelista musi być człowiekiem zdrowej nauki. Musi posiadać charyzmę i dobrze się prowadzić. Musi być pełen Ducha Świętego, wiary, mądrości, posiadać dobrą opinię. Musi być ugruntowany w duchowych prawdach i historii odkupienia. Musi być Bożym mężem lub niewiastą, którzy będą, uwaga, reprezentowali naszego Zbawiciela w prawości i z honorem. Musi mieć także wizję i tęsknić do zagubionych dusz, aby je zdobyć dla Jezusa. Chciałbym teraz
podać takich kilka przykładów biblijnych ewangelistów. Pierwszym z takich ewangelistów był Jan Chrzciciel. Wykonywał pracę ewangelisty. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 3 rozdział, 18 werset. I tam jest napisane, wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę. Następnie czytamy, kiedy Filip, na temat Filipa, Filip był ewangelistą, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich 8:12. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. I dalej też czytamy o Filipie w Dziejach Apostolskich 8:35. A Filip otworzył usta swoje i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie. Zwiastował eunuchowi, tak pamiętamy, począwszy od tego ustępu pisma. Następnie Piotr i Jan pośród innej swojej działalności, którą wykonywali, także pełnili pracę ewangelistów. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, 25 werset. A oni, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie i udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. Również Paweł, równolegle wykonując inne obowiązki, też był ewangelistą. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich 13:32. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał ojcom. I dalej w Dziejach Apostolskich 20 rozdział, 24 werset. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa Chrystusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. I teraz, kochani, chciałbym powiedzieć o przygotowaniu do służby ewangelisty. Ewangelista musi mieć pewność swojego powołania od Boga, jak również jego powołanie będzie potwierdzone przez innych doświadczonych braci i sióstr oraz ciało Chrystusa, w którym jest. Szczególnie w obrębie jego wpływu ewangelista musi patrzeć na swoją pracę z pozycji członka miejscowego kościoła, co będzie dla niego wielką korzyścią. Po pierwsze, zbór będzie źródłem wsparcia modlitewnego. Po drugie, ewangelista będzie odpowiedzialny przed zborem za swoją służbę. Po trzecie, jeżeli będzie wyjeżdżał na misję, zbór dostarczy mu wsparcia finansowego. Po czwarte, kościół będzie dla niego domem. Ale zanim ktokolwiek podejmie się pracy ewangelisty, musi być pewien, że jest osobą wypróbowanego charakteru i dobrych uczynków. Jest oddany zborowi, jest pełen Ducha Świętego i prawego serca. Jest poddany władzy zboru, jest ugruntowany w Słowie Bożym i ma zdrowe doktryny. Jest człowiekiem, który potrafi współpracować z innymi bez wywoływania niepotrzebnych podziałów. Zaprasza do współpracy innych wierzących. I tu chciałbym tak zaznaczyć, że jest człowiekiem świadomym swoich ograniczeń. Nie chce robić wszystkiego samemu i tylko dla siebie. Jest tym, który pragnie wypełnić Boże polecenia. Czyli współpracuje z innymi, tak? Chcę teraz przejść do służby ewangelisty. Ewangelista musi głosić Chrystusa nadzieję chwały. Wizją ewangelisty jest szukanie i usługiwanie zagubionym. Powinien ściśle współpracować ze zborem w celu przyprowadzania do zboru nowo nawróconych. Ewangelista jest w pewnym sensie mostem pomiędzy światem a zborem.
Ewangelista powinien nie tylko głosić Ewangelię, ale chrzcić i modlić się o napełnienie Duchem Świętym. I tu chcę podać przykład z Dziejów Apostolskich 2:38. Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Dalej, ewangelista powinien współpracować z innymi usługującymi, pastorami i nauczycielami, aby przekazywać pod ich opiekę nowo nawróconych, aby czynili z nich uczniów. Ewangelista powinien szkolić innych, musi posiadać pasję zdobywania ludzi dla Chrystusa, gdyż jest on rybakiem ludzi. I tutaj apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, 16 werset mówi tak: bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić, jest to bowiem dla mnie koniecznością. Uwaga, jest to bowiem dla mnie koniecznością. A biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Słuchajcie, niesamowite słowo wypowiedział Jeremiasz. Wiecie, to mnie tak dotknęło mojego serca niesamowicie, że po prostu no przeszyło to moje serce. Przeczytam teraz 20 rozdział Jeremiasza, 9 werset. A gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim i już nie przemówię w jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, aby go znieść, lecz nie zdołałem. Pomyślmy, kochani, o tym przez chwilę. Czy jeśli Duch Święty mówi do nas: idź, synu mój, idź, córko moja, głoś słowo tej osobie, głoś słowo tam, gdzie ja cię posyłam. Ewangelista musi głosić Słowo Boże, Królestwo Boże i Chrystusa Zbawiciela. Słowo musi zwiastować w duchu i w prawdzie. Ewangelista powinien nie tylko głosić Ewangelię, ale także wyganiać duchy nieczyste, uzdrawiać chorych i uwalniać jeńców mocą Ducha Świętego. I tu chcę podać teraz przykład. Przykład Filipa. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, od 5 do 8 wersetu. A Filip dotarł do Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił. Gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w tym mieście. Widzimy, kiedy służbę ewangelisty, kiedy Filip otworzył swoje usta, co Bóg czyni, tak? Ewangelista musi, uwaga, musi być czułym na Boży głos i w posłuszeństwie iść tam, gdzie go prowadzi Duch Święty. I teraz, kochani, chcę powiedzieć o takiej przestrodze dla ewangelisty. Chociaż ewangelista powinien działać tam, gdzie są zagubione dusze, to jednak powinien nauczyć się współpracować ze zborem. On i jego służba powinni być poddani innym, tak jak Tymoteusz był poddany Pawłowi, a Filip Piotrowi i Janowi. Poddanie się zwierzchności w służbie jest biblijnym wzorem. Ewangelista powinien prowadzić moralne życie. I wielu, na pewno słyszeliśmy, że wielu ewangelistów zaniedbało tę dziedzinę życia i wkrótce potem ich służba zatraciła swój prawy charakter. I w liście do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset czytamy: a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Ewangelista musi być osobą z charakterem, godnym przedstawicielem Chrystusa. Musi być mocny w Panu ze względu na pokusy, jakim jest poddany w swojej służbie.
Jest więc bardzo ważne, aby ewangelista unikał wszelkiego rodzaju skandali. Wszystko, co nie zadowala Boga lub czegokolwiek, co mogłoby źle być zrozumiane. Szczególnie musi być ostrożny w kwestii finansów i swoich relacji z płcią przeciwną. Więc aby odnieść sukces, ewangelista musi cenić swoje życie modlitewne i za wszelką cenę trwać w społeczności z Panem. Mówi się o apostole Jakubie, że jego kolana z powodu klęczenia przypominały wyglądem kolana wielbłąda. Był on wielkim człowiekiem modlitwy. Żaden ewangelista nie może osiągnąć pełni swoich możliwości bez nauczenia się efektywnej modlitwy. Modlitwa otwiera moc Ducha Świętego i pamiętamy, kiedy Pan Jezus usługiwał, w nocy szedł na osobne miejsce i tam miał relację z Ojcem. Tam miał doskonałą relację z Ojcem i wtedy, kiedy po prostu spędzał czas z Ojcem, to odbierał od Ojca, co ma dalej czynić. I podobnie my dzisiaj, kiedy spędzamy relację, mamy czas w odosobnieniu w komorze z Panem, mamy czas tylko ja i Pan, wtedy wiele odbierzemy od Pana, co mamy robić i gdzie mamy być i jak mamy usługiwać dla Bożego Królestwa. Ewangelista musi mieć dobrych, duchowych przyjaciół, których może się radzić. To pomoże mu w duchowej stabilizacji. I na pewno znamy ten fragment z przypowieści Salomona, 24 rozdział, 6 werset. Jest napisane tam tak. Gdyż pod roztropnym przywództwem możesz prowadzić wojnę, a zwycięstwo jest tam, gdzie jest wielu doradców. Ewangelista powinien być jeszcze pilniejszy, słuchajcie, jeszcze pilniejszy w szukaniu Boga, niż to głosi. Niektórzy ewangeliści otwierają Biblię lub modlą się tylko wtedy, gdy przygotowują przesłanie. Czytanie Bożego Słowa i modlitwa powinny być, kochani, codzienną praktyką każdego sługi Bożego, twoją i moją. Chciałbym powiedzieć teraz, że każdy wierzący został powołany do głoszenia Ewangelii. Każdy wierzący. Nie powinniśmy zrzucać swoich obowiązków na ewangelistów. Musimy sami się zaangażować i zbierać żniwo dla Królestwa Bożego. Tak jak czytałem wcześniej w Ewangelii Marka, 16 rozdział. Ewangelista musi być bogaty w słowo, aby uniknąć, uwaga, zwiedzenia i zwodzenia innych. Jeszcze raz to przeczytam. Każdy z nas, i ewangelista, i każdy z nas, musimy być bogaci w słowo, aby uniknąć zwiedzenia i zwodzenia innych. Chcę też powiedzieć o problemach, których ewangelista powinien być świadomy w swojej służbie. Jednym z takich problemów czyhających na ewangelistę, uwaga, to jest duma. Tutaj ewangelista powinien być uważny, aby nie napełniać swojej głowy pochwałami. Bo wiecie, kiedy coraz więcej pochwał jest, to wtedy duma wkrada się do serca, kim on nie jest, tak? I teraz Bóg nigdy, uwaga, Bóg nigdy z nikim nie dzieli się swoją chwałą. Gdyż tylko On odbiera chwałę za to, co my dla Niego zrobimy i w posłuszeństwie dla Niego. Ewangelista, który nigdy nie nauczył się radzić sobie z dumą, nie będzie długo usługiwał. Następną taką pułapką dla ewangelisty jest zachowanie. Czasami ewangeliści mają tendencję do rządzenia. Gaszą innych z powodu swojej agresywności, uwaga, związanej z nawracaniem niewierzących. Bo myślą, że tylko oni mogą głosić Ewangelię, a nikt, który jest w ich otoczeniu, bo on ma namaszczenie i tylko on będzie decydował, kum ma głosić Ewangelię. Ewangeliści są narażeni na pokusy również seksualne z powodu swojej charyzmy i towarzyskiej natury.
Ewangeliści mogą popaść w problemy finansowe również. I tu chcę powiedzieć, że aby wykonać pracę pańską, potrzebne są pieniądze. I jeśli ewangelista ma jakąś wizję Bożej pracy, a nie ma na nią pieniędzy, to może zetknąć się z pokusą, aby pieniądze uzyskać w sposób niebiblijny. Ewangelista zawsze powinien unikać jakichkolwiek skandali. Powinien także trzymać się z daleka od spraw innych osób. Wiecie, Słowo Boże mówi, żeby nie być uczestnikiem cudzych grzechów, tak? I ewangelista jest bardzo też na to narażony, a powinien zajmować się tylko swoją misją i wizją. I taką kolejną też pułapką, o której chcę powiedzieć, dla ewangelisty jest niezależność. Czasami ewangeliści upadają w swojej służbie, ponieważ pracują sami. Ewangelista powinien współpracować z innymi, a w szczególności z pastorami. Zbór lokalny powinien być ich domem. Ewangelista powinien pracować z zborem, jak i również ze starszymi zboru. Ewangeliści powinni mieć bliskich przyjaciół, z którymi mogą dzielić się swoimi problemami i mieć społeczność. Chcę teraz powiedzieć, że taką też na własnym przykładzie wiem, taką największą pomocą, jaką ewangelista może otrzymać, to jest pobożna żona, która rozumie swojego męża i wspiera jego służbę. Wiecie, bo mąż z żoną może się o wszystkim podzielić. Może nie podzieli się o tym z przyjaciółmi swoimi, o czym podzieli się z żoną. I teraz, kiedy jego żona go rozumie, to wspiera jego służbę. W innym przypadku nie będzie nikogo, z kim mógłby się właśnie dzielić swoimi trudnościami. Natomiast brak dobrych, intymnych relacji małżeńskich i życia rodzinnego, które jest spowodowane częstą nieobecnością w domu, może mieć zły wpływ na wypełnienie Bożego powołania, które jest nad życiem ewangelisty. I pamiętam, kiedy David Wilkerson dzielił się swoim świadectwem i mówi takie słowa, że kiedy wracał do domu po długich okresach, jego żona powiedziała mi: słuchaj, czasami cię nienawidzę, bo mnie zostawiasz samą. Ale kiedy ona zrozumiała jego służbę i zaczęła go wspierać, to zobaczcie, jaką wielką pracę wykonał dla Bożego Królestwa. Kochani, kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że Jezus był największym ewangelistą. Zdobył wiele dusz, gdy żył w ciele, ale i dzisiaj, kochani, czyni to poprzez ciebie i mnie. Przekazał dobrą nowinę biednym, głosił przesłanie i miłość. Głosił miłościwy rok Pana, tak czytamy, czas, w którym Boże zmiłowanie i troska bez ograniczeń zostaje wylane na każdego. Że Boże zmiłowanie i łaska bez ograniczeń zostaje wylana na każdego. To przesłanie nadziei jest takim kręgosłupem służby ewangelizacyjnej. Ewangeliści są odpowiedzialni za dotarcie do ludzi na całym świecie. Ich służba ma być przedłużeniem służby naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczmy teraz. Nigdy przedtem ta potrzeba nie była tak wielka. Żyjemy w świecie zranionych i złamanych serc. To, co dzisiaj się dzieje, kiedy otwieramy usta, kiedy zaczynamy relację z człowiekiem, człowiek mówi, że on nie wie, co jutro będzie. On jest załamany, on jest z depresją, on się boi śmierci, że w każdej chwili może się zarazić, w każdej chwili straci swój majątek. Wiecie, to są złamane serca. I teraz po prostu, kiedy mogą przez Boże Słowo, Bóg chce uzdrowić z te serca poprzez służbę wierzących. Jezus uzdrawiał ludzi ze złamanymi sercami i dzisiaj praca ewangelisty polega na uzdrawianiu ludzi, zaspokajaniu ich emocjonalnych, duchowych i psychicznych potrzeb. Pamiętamy, tak jak Filip zaspokajał ich wszystkie potrzeby. Uwalniał, uzdrawiał.
Na świecie są miliony ludzi, którzy prowadzą beznadziejne życie, pozbawione celu i wizji. Są oni zranieni, związani i zniszczeni przez nieszczęścia, które ich spotykają. Poprzez ewangelizację mogą oni zostać uwolnieni, więc praca ewangelisty nie polega tylko na głoszeniu, ale i na działaniu, tak jak to czynił Jezus. Amen. To wymaga od ewangelisty oddanego życia. Uwaga, to wymaga od ciebie i ode mnie. I oczywiście od służby ewangelisty oddanego życia Panu Jezusowi, napełnienia Duchem Świętym i spędzania czasu na modlitwie. I kończąc to słowo, chciałbym przeczytać, wszyscy znamy na pewno ten werset, drugi list świętego Pawła do Koryntian. 5, 20 werset. Chciałbym tym początkiem wersetu zakończyć to słowo. Dlatego w miejsce Chrystusa ty i ja poselstwo sprawujemy. Amen.